Dejna Kazimierz, Nieruszka Zika, bo zginiesz, skandują do dzisiaj kibice Legii. My dotykamy dzisiaj historii tej niezwykłej postaci, która dokładnie 70 lat temu urodziła się w Starogardzie Gdańskim. Przydomek boiskowy Kaka, jak widzimy na tej bluzie. Młodzi kibice na pewno kojarzą to bardziej z brazylijskim piłkarzem, ale Kaka Dejna od kaczego chodu i stylu poruszania się po boisku. Musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz strzelał Dejna. Światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Był pierwszym polskim piłkarzem, który został doceniony przez ekspertów zagranicznych, prawda? Był trzecim piłkarzem świata swego czasu, prawda? Wyprzedzali go tylko Franz Beckenbauer i Johan Cruyff, także no, to o tym świadczy. No i prawdopodobnie też ta przedwczesna śmierć miała jakieś tam znaczenie, no bo wiadomo, że wielcy ludzie umierają młodo. Kazimierz Dejna w warszawskiej Legii zadebiutował w 1966 roku, po tym jak rozegrał jeden mecz w barwach ŁKS Łódź i przeszedł do stołecznego klubu na zasadzie powołania wojskowego. Ale my przenosimy się 6 lat do przodu i fantastyczny sukces reprezentacji, rodzącej się reprezentacji Kazimierza Górskiego w Monachium. Kazimierz Dejna zostaje bohaterem finału. Przegrywamy w nim z Węgrami 0-1. Dejna bierze sprawę w swoje ręce, a w zasadzie nogi, i dwoma pięknymi bramkami daje nam mistrzostwo olimpijskie. Najpierw był półfinał Pucharu Europy z Feyenoordem Rotterdam, potem wspomniane igrzyska w Monachium, ale świat poznał Dejnę dopiero później. W 1973 roku prowadzi reprezentację Górskiego do zwycięskiego remisu na Wembley, a potem Polska jedzie na Mistrzostwa Świata do RFN. Dejna dyryguje drużyną, strzela niesamowitą bramkę z Włochami. Niestety przegrywa półfinał mistrzostw z RFN-em, słynny mecz na wodzie, ale po pokonaniu Brazylii Polska zostaje trzecią drużyną świata. Po mistrzostwach prestiżowy magazyn France Football wybiera Dejnę trzecim najlepszym piłkarzem w Europie. Kazimierz Dejna strzela bramkę prosto z rzutu rożnego. 1-0 dla Polski. Przede wszystkim to wspaniała olimpiada w 72 roku, Mistrzostwa Świata w 74 roku, ale Kazimierz Dejna też rozgrywał w Legii bardzo dużo ważnych i wielkich spotkań. Myślę, że takim największym przełomem w jego karierze to był mecz z Saint-Étienne. Wówczas to zauważyli go eksperci francuscy, nazwali go generałem. I wtedy jego rola już w takim światowym futbolu znacznie rosła od tamtej pory. Kazimierz Dejna to też postać tragiczna. W 1978 roku ekipa Jacka Gmocha jedzie na Mistrzostwa Świata do Argentyny po złoto, jak zapowiada selekcjoner, ale kończy na 5. miejscu. Dejna marnuje rzut karny z Argentyną i Polska odpada. W końcu wtedy komunistyczne władze zgadzają się na transfer Kaki za granicę. Trafia do Manchesteru City w Anglii, ale styl angielskiej ligi zupełnie mu nie leży. Potem emigruje do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra w San Diego Sockers. Niestety, 1 września 1989 roku ulega wypadkowi na autostradzie pod San Diego i ginie.